Witam w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj będzie vlog taki siedzony, gadany, a mianowicie podsumowanie pierwszej części sezonu food truckowego. Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Postbistro, która zajmuje się budowaniem oprogramowania do gastronomii, z którego korzystamy na food truckach i w lokalu. Przed sezonem opowiedziałem Wam odrobinę o tym, gdzie planuję wysyłać food trucki, jak będą jeździły. Teraz niedużo podsumowanie. Zacznijmy od food trucka Chinatown Patrol, czyli Chińczyka. On jeździ, tak jak planowałem, tylko i wyłącznie w weekendy. Poza weekendami byliśmy może ze 2 czy 3 razy na jakimś cateringu. A jeżeli chodzi o jego działalność weekendową, to tak jak było w sumie w zeszłym roku, najlepiej sobie chyba radzi na północy w miastach mazurskich, o dziwo. Ale generalnie ma raczej w miarę udany sezon, natomiast... Znaczy musiałbym dokładnie sprawdzić informację tutaj w utargi, ale wydaje mi się, że jest lepiej niż rok temu. Aczkolwiek rok temu jego konkurencją tutaj, do której porównywaliśmy, był Podspot i Wingspot, które sobie bardzo kiepsko radziły, także był jakiś taki większy kontrast. Chińczyk regularnie robi obroty takie całkiem przyzwoite, natomiast nie miał jakichś takich mocniejszych strzałów, żeby na zlocie, gdzie prawie nikt sobie nie radzi, on robił nie wiadomo jakie bardzo dobre utargi, takie typu zbliżone do burgerów czy food-trucków typowo food-trukowych, albo i lepsze. Także utrzymuje taki stały, stabilny poziom. Poza 2 czy 3 zlotami też Chinatown Patrol jeździł raczej po prostu w 2 osoby, więc wydaje mi się, że to było dobre rozwiązanie, ale ograniczyliśmy koszt pojedynczego wyjazdu. Dobra, jeżeli chodzi o drugiego food trucka, czyli dawniej Wingspot, a teraz Kura Truck, on po pierwsze jeździ na lunche 4 dni w tygodniu, czasem 3 dni w tygodniu, bo mimo wszystko zostawiamy wtorek taki na sprzątnięcie i na lekki odpoczynek dla załogi, która nim jeździ. I jeździ praktycznie we wszystkie weekendy. Tak jak zapowiadałem przed sezonem, Kura Truck jeździ po prostu bliżej. Raczej staramy się nie odjeżdżać zbyt daleko od Warszawy, tak żeby nie eksploatować za bardzo auta, a poza tym nie ryzykować towarem. Jeżeli chodzi o wyniki, to lunchowo tak zbliża się do spełnienia oczekiwań. Czasem uda mu się dojść do 100 porcji sprzedanych lunchowo. Zazwyczaj odrobinę brakuje albo trochę więcej brakuje, natomiast lunche generalnie nie są złe. Jeżeli chodzi natomiast o zloty food trucków, to jest to, wydaje mi się, jeden z najlepszych sezonów, ponieważ gdzie Kura Truck by nie pojechał, to pomimo tego, że auto nie jest oklejone, ma jeszcze przybijające resztki oklejny Wingspota, to w sumie zawsze był gdzieś w czołówce na zlocie. Nawet na kiepskich lotach, gdzie prawie nikt nie sprzedawał, to do Kura Trucka potrafiła się ustawiać kolejka. Nie jestem do końca w stanie powiedzieć, z czego to wynika, natomiast może to być tutaj nawarstwienie się, powiedzmy, różnych zmiennych. Po pierwsze, być może mamy trochę wolniejszą wydawkę, przez co bardziej się zbiera kolejka, a kolejka napędza kolejkę. Druga rzecz jest taka, że mamy bardziej rozbudowane menu w tej chwili, więcej zdjęć. Generalnie tak wizualnie auto po podniesieniu klapy wygląda no bardziej przyciągająco niż robił to Wingspot. Trzecia rzecz jest taka, że być może ludzie przychodzący na zloty trochę zmieniły się preferencje i nie wiem, można powiedzieć, bardziej dojrzeli do jedzenia kurczaka. W sensie były kiedyś burgery modne i frytki, a teraz powoli idzie na kurczaka, bardziej na Azję, także nie wiem, może to jest kwestia preferencji. Jestem bardzo ciekaw czwartej rzeczy, a mianowicie czy jakiekolwiek znaczenie ma tutaj marketing na Facebooku. Ile osób wchodzi na stronę wydarzenia i ze strony wydarzenia sprawdza, z kim ma do czynienia, sprawdza opinie food trucków, do których może pójść. Jeżeli ktoś w ten sposób robi, to rzeczywiście może to mieć wpływ, bo jak tylko kliknie kurę, to zobaczy 9,5 tysiąca lajków na Facebooku, raczej dobre opinie, dużo ładnych zdjęć. Ale ciężko powiedzieć, mało, znaczy czasem ludzie się powołują po prostu, że sprawdzili nas w internecie i nie mogli się doczekać, aż przyjedziemy. Natomiast nie wiem, jaki to jest wpływ procentowy tutaj na sukces samego food trucka. Piąty czynnik, który myślę, że składa się na to, że szło nam dobrze, to dobre i fajne zdjęcia i generalnie dobre reakcje na samej stronie wydarzenia. Kura Truck jeździ przede wszystkim z Festiwalem Smaku Food Trucków. I tam jest coś takiego, że każdy food truck może wysłać swój opis z emotikonami, ze wszystkim, co chce tam podkreślić, że będzie sprzedawał, plus komplet zdjęć. I raczej, tak jak przyglądamy zdjęcie na wydarzeniu, Kura Truck zazwyczaj ma dużo lajków po prostu. Tak jak, nie wiem, jakiś burger na przykład ma 15 lajków, ktoś tam ma 7, jakieś lody będą miały 20, to Kura Truck potrafi na przykład być w tej czołówce najlepiej zgarniających lajki food trucków. Ale generalnie podsumowując, bardzo dobra wiosna, bardzo dobry sezon wiosenny. Potem się to niestety trochę ustabilizowało, ale
ale generalnie jest jakieś to takie bardziej stabilne i opanowane niż w zeszłych latach. Zeszły sezon Wingspot podwórk miał kiepski, 2 lata temu był bardzo dobry, ale nam się psuły samochody. W tym roku może chyba nie ma takich tak mocnych zlotów, gdzie wszyscy wszystko jedzą po prostu, jak to było 2 lata temu. Teraz trzeba mimo wszystko wyróżnić się spośród tej konkurencji 15, 20 czy 50 traków, które będą stały dookoła. Ale wydaje mi się, że udało nam się nabrać takiej stabilności, trochę lepiej panujemy nad kosztem jedzenia. Odnoszę wrażenie, że to mimo wszystko trochę lepiej zarabia. Czemu to tak pika mocno? Moment. Końcówka marca była bardzo dobra, kwiecień był super. Jeżeli chodzi o maj i czerwiec, to standardowo były to coraz gorsze miesiące. A teraz, kiedy to nagrywam, jest 2 sierpnia. I jeżeli chodzi o wakacje, to już tak działamy o wiele delikatniej niż w zeszłych latach. Tydzień temu byliśmy na Audi Riverze, na obydwa food trucki. Bardzo udana impreza, szczególnie, że organizacja strefy gastronomicznej wróciła w ręce tej samej firmy, która organizuje cały Audi River. Nie było to sprzedane gdzieś tam zewnętrznemu podwykonawcy. I to z doświadczenia o wiele lepiej wychodzi. Nie byliśmy w tym roku niestety na openerze. Niestety generalnie. Z tego co wiem, bardzo dużo osób umoczyło pieniądze na openerze w tym roku. Natomiast zawsze jadąc tam mielibyśmy nadzieję, że my będziemy tymi, którzy się obronią. Ale wyszło jak wyszło i w tym roku bez openera. Jeżeli chodzi o jesień i o moje przewidywania, jakieś spekulacje, jak będzie jesień wyglądała, mam niestety obawy, że jesień nie będzie najlepsza. Znaczy, to pewnie jakieś takie bardziej przeczucie, bym powiedział. Natomiast nie wydaje mi się, żeby wróciła taka moc zlotów, tak jak to miało miejsce na wczesną wiosnę. Bardziej spodziewałbym się tego, że będziemy mieli tutaj powtórkę z maja, z czerwca i raczej myślę, że będziemy się nastawiali na jeżdżenie po prostu odrobinę mniejszą ekipą i takie wyciąganie jak najwięcej z tej takiej lepszej średniości, średniej lepszości. Jak wam poszła pierwsza część sezonu food truckowego? Czego spodziewacie się od jesieni? Jak idzie wam lato? Piszcie w komentarzach, jestem bardzo ciekaw, jak idzie pozostałym. Dobra, na koniec oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału i polecam też polajkować fanpage na Facebooku. Fanpage Głodnego na Facebooku będzie podlinkowany w tekście w opisie poniżej. Niedługo będzie się tam działo o wiele więcej niż w tej chwili. W tej chwili głównie udostępniam tam filmy, natomiast niedługo spodziewajcie się, że ruszy taki portal z wiedzą gastronomiczną, którego w tej chwili jesteśmy w trakcie budowania i będzie to wszystko połączone właśnie z YouTube'em, z fanpage'em facebookowym. Jeszcze nie zdradzam więcej, natomiast warto zarówno zasubskrybować, jak podążać też na samym Facebooku. Linki poniżej, a tymczasem do kolejnego odcinka.